Myślę, że powoli już będziemy zaczynać drugą część naszego wydarzenia w ramach projektu We Can Do It. Jako zwieńczenie dzisiejszej dyskusji na temat mediów społecznościowych jest z nami Wojtek Mlekodaj. Dzień dobry. I połączymy sobie bardzo krótki wywiad z koncertem. Ponieważ za mną stoi już pełne osprzętowanie, a obok mnie siedzi wykonawca w całym pełnym rynsztunku. Więc może na początek takie pytanie jeszcze w temacie tych mediów społecznościowych. Jak na ciebie wpływają? Czy nie istniałbyś bez nich? To znaczy ja mam... Przysłuchiwałem się całej dyskusji tutaj i doszedłem do wniosku, że ja mimo wszystko mam dość ambiwalentny stosunek do całej sprawy mediów społecznościowych. To znaczy mój Facebook, bo tylko Facebooka posiadam z tego wszystkiego, nawet Snapchata nie posiadam, jest, że tak powiedzmy to sobie szczerze, śmietniskiem. Tam nie dość są udostępnione wszystkie moje informacje, to jeszcze to jest profil publiczny, a jeszcze do tego wszystkiego dość kontrowersyjne zdjęcia, jak się okazuje, także cała sprawa... No, cała ta dyskusja tutaj teraz spowodowała pewien niepokój w mojej osobie, no ale no chyba tak to już musi być. No, ktoś musi być tym nieodpowiedzialnym, ja nim jestem. No, w sumie bez Facebooka byśmy cię nie znaleźli. Tak, ale to całe to moje promowanie na Facebooku to jest zasługa osób trzecich. Tak jakby ja osobiście, jeśli coś wrzucę, to najczęściej to jest rzecz, której potem się wstydzę, bądź się mniej wstydzę, natomiast no, jeśli chodzi o kreowanie czy budowanie własnego wizerunku, to bardzo słabo. Więc wszystkie grzechy zostają odpuszczone, bo to nie jest spowiedź. I przejdźmy może bardziej do tematów muzycznych. Chciałabym zapytać tak na dobry początek, kim w ogóle jesteś i jaki to rodzaj muzyki? Jak byś ty sam go określił? Kim jestem, to może dość szerokie pytanie, ale jeśli chodzi o rodzaj muzyki, to jest, powiedziałbym, połączenie jakiejś elektroniki, w zasadzie jakichś granic jazzu, czy też granic nawet, powiedzmy, muzyki rockowej, jeśli chodzi o samo założenie i rzeczy, których używam, struktur muzycznych, których używam, natomiast trudno by to było zamknąć w jakiś jeden gatunek, można powiedzieć muzyka alternatywna, ale... Tam też bym się nie odnalazł, bo to w moim odczuciu to są jakieś też ciężkie szumy czy dysharmonie, których używają różni ludzie związani z muzyką alternatywną. Natomiast ja staram się wydobyć jakby samo brzmienie. Brzmienie jest dla mnie bardzo istotne i bardzo istotne jest dla mnie po prostu odczucie takie typowo uczuciowe. Melodia czy rytmika to są rzeczy, które wychodzą jakby stricte z odczucia, nie z jakichś wyuczonych rzeczy. Natomiast ja kształcę się teraz obecnie na Akademii Jazzowej w Krakowie i ja już jestem tam 2,5 roku. Ona też mi dała pewien sposób patrzenia na sprawę, bardziej jazzowy może, bardziej specjalistyczny, aczkolwiek mam nadzieję, że nie zmieniła go na tyle, żeby stłamsić to, co jakby mam wewnątrz. W ten sposób bym to opisał. Czyli nie byłoby błędem stwierdzenie, że twoją muzyką są głównie jakieś odczucia, uczucia, które chcesz przekazać? Tak, tak, tak. Znaczy, one mogą być różnie odbierane. Natomiast ja mam pewien konkretny pomysł na to, co chcę przekazać, co ja czuję, co ja odczuwam w momencie, gdy ta muzyka zaczyna grać, gdy to się wszystko łączy w jakąś jedną całość. Oczywiście nie zawsze, a praktycznie nigdy nie wychodzi to tak, jakbym chciał do końca, ale jakiś taki główny nurt czy główne założenia chciałbym przekazać, właśnie te emocjonalne. W takim razie skąd pomysł, że akurat w taki sposób chcesz to przekazywać? Pomysł tak naprawdę zrodził się sam. To było już, można powiedzieć, 11 lat temu, kiedy to mój tata namówił mnie na to, żeby zacząć może iść w stronę muzyki, może zacząć ćwiczyć grać na gitarze, bo przecież na ogniskach ktoś musi zabawiać całą publikę.
No, tyle, że ja miałem do tego takie podejście, taki charakter, że zacząłem się w to zagłębiać. Zaczęło mi się podobać tworzenie tego, kreowanie, bo to jest też tworzenie rzeczywistości, jakby na pewien sposób. Tworzenie tej swojej zamkniętej strefy, w której się kreuje część świata postrzegalnego, czyli w tym wypadku dźwięk, pod własne dyktando. I to jest rzecz dla mnie bardzo istotna, też mogę się zamknąć w tym świecie, jeśli on odpowiada na bardzo wiele moich pytań, jakby, bo tam mogę pokazywać siebie takim, jakim jestem. Nie muszę nikomu wyjaśniać, co czuję. Mogę to po prostu wyrzucić z siebie przez dźwięki i przez różne brzmienia, kombinacje tego razem. To jeszcze tak w kwestii podsumowującej tą naszą rozmowę. Czy w jakiś sposób inspirujesz się konkretnymi twórcami, czy raczej to jest to, co się rodzi w głowie i tyle? Zawsze było obecnych w moim życiu artystycznym wiele, można powiedzieć, idoli czy autorytetów. Staram się z nich wyciągać i często w momencie, gdy widzę się z nimi pierwszy raz, znaczy oczywiście w cudzysłowie, widzę się z nimi pierwszy raz, to staram się ich naśladować, natomiast potem wyciągam z tego to, co najbardziej mnie urzekło w tym. I najczęściej właśnie jest to brzmienie stricte, bo melodia to może nie do końca, natomiast brzmienie. I po czasie ten autorytet zaczyna jakby ulegać metamorfozie i znika poniekąd, ponieważ ja wyciągnąłem z tego to, co uważałem za najlepsze i jakby ta osoba już nie jest dla mnie więcej, nie jest mi potem przydatna już w momencie kontynuowania mojej twórczości. W takim razie nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić słuchaczy, jak i tutaj obecną publiczność do wysłuchania koncertu. Jeszcze tak chciałabym trochę zagaić, czego mamy się spodziewać? To jest dobre pytanie, ponieważ momentami sam nie wiem jeszcze, czego będziemy się spodziewać. Natomiast główne założenie jest takie, żeby, bo poniekąd dyskusja to była raczej spokojna, niezbyt burzliwa, więc chciałem rozpocząć od bardziej spokojniejszych brzmień, a kończąc na mocnej elektronice, no bo taki jakiś przekrój chciałem zademonstrować. Coś takiego. Myślę, że na początku można się jeszcze nie wczuwać, bo będzie to powoli rozpędzane. W takim razie zapraszam serdecznie. Dziękuję. I cóż, zaczynamy. Dzień dobry jeszcze raz. Ja się nazywam Wojciech Mlekodaj i to będzie pierwszy kawałek, jaki chciałem Państwu zademonstrować o nazwie Cigarette Sunflower.
teraz chciałbym może trochę ożywić klimat. Dziękuję. Odrobinę bardziej proszę przygotować się na dość dużą zmianę klimatu tak naprawdę, bo będzie teraz mocniejsza elektronika. Sam kawałek nazywa się Under Table.
Teraz jeszcze chciałbym przedstawić coś może teraz odrobinę bardziej przystępnego dla ucha. W tym wypadku posłużę się pianinem.
To był może bardziej taki jazzujący fragmencik. Natomiast jeszcze może, nie wiem ile mamy czasu, ale 5 minut, tak? Czyli jeszcze zdążymy jest coś zagrać. To może coś jeszcze bardziej z elektroniki w tym momencie. Z racji, że nasz czas antenowy dobiega końca, chciałabym serdecznie podziękować za dzisiejszy wieczór. Na początku przede wszystkim naszym gościom, zarówno Łukaszowi Czelidze, jak i Wojtkowi Mlekodajowi za prelekcję, za rozmowę, za koncert. Naszym organizatorom,
pani Agnieszce, całej ekipie Radia Pryzmat, no i SCKM-owi za możliwość zorganizowania tutaj tego wydarzenia. Mamy już kolejny w planach, więc serdecznie zapraszam do śledzenia nas w ramach projektu We Can Do It. I cóż, retransmisja będzie dostępna już jutro wieczorem po godzinie 17:00, 18:00 wieczorem. Dzięki. Także cóż, bardzo mi miło. I widzimy się już za niedługo i słyszymy się też za niedługo. Jeszcze raz wielkie dzięki. I w ramach tego wydarzenia jeszcze chciałabym powiedzieć na sam koniec, że prowadzili was dzisiaj Kamil Latuszek. Kamil, pokaż się. Tu. I ja, Gabriela Waś. Bardzo mi miło. I do usłyszenia już niebawem.